makrama to znana od starożytności sztuka wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów czy szydełka. W tej technice możemy stworzyć zarówno ozdoby, jak i użytkowe przedmioty urozmaicające wygląd każdego wnętrza. Wystarczy nauczyć się trzech podstawowych wzorów, by móc stworzyć różnego rodzaju akcesoria. Ozdobną makramę, kwietniki, breloczki czy abażur na lampę. Na początek przygotowujemy odpowiedniej długości sznurki. Najlepiej sprawdza się bawełniany sznurek o grubości 5 mm. Następnie składamy go na pół i przekładamy przez kijek. Pierwszy podstawowy splot nazywamy płaskim. Dzięki drugiemu splotowi możemy stworzyć różnego rodzaju kształty i linie – faliste, skośne, krzyżujące się. W tym splocie owijamy wokół jednego sznurka kolejno poszczególne sznurki. Ostatni splot jest bardzo podobny do płaskiego. Dzięki temu po kilkukrotnym powtórzeniu wzoru zacznie się on zawijać w spiralę. Miło mi było pokazać innym osobom, jak przyjemna i relaksująca może być zabawa ze sznurkiem.